Godzina tak 7:30. Dzisiaj indywidualna trasa. Reszta drużyny odpoczywa po wczorajszej wspinaczce. Zacząłem trasę od wioseczki w Uszinie. Następnie wzdłuż rzeczki Gryla zmierzam do Doliny Roposzańskiej. Następnie przejdę przez albańską granicę górską i dotrę do celu, czyli pięknych jeziorek. W planie była dzisiaj zła kolata, jednak właściciel kempingu, lokalny mieszkaniec, odradził mi takiej spinaczki dzisiaj. Mimo tego, że lipiec już jest na dobre, to jeszcze tam zalega śnieg i taka trasa byłaby bez sprzętu dosyć niebezpieczna. Więc zrezygnowałem z tego pomysłu i wybrałem opcję, którą mi doradził, czyli te jeziora oraz Dolina Roposzańska. Pewnie, że fajnie byłoby zaliczyć najwyższy szczyt Czarnej Góry, który jest około 100 metrów wyższy od naszych rysów. Jednak spinaczka na takie najwyższe szczyty nie zawsze gwarantuje piękne widoki, bo często ta trasa jest we mgle albo w chmurach. Poza tym, tak jak wcześniej mówiłem, nie było gwarancji, że ten szczyt zdobędę, więc zdecydowałem się na może mniej spektakularną pod względem osiągnięć, ale podobno bardzo malowniczą Dolinę Roposzańską wraz z jeziorkami. Z Doliny Roposzańskiej prowadzi szlak, w który należy skręcić w lewo. Jest on dosyć niepozorny i trzeba uważać, bo bardzo łatwo go przejść. Tutaj niestety szlaki nie są aż tak oznakowane jak w Polsce. Natomiast ta ścieżka, którą teraz będę szedł, w ogóle nie jest zaznaczona. A więc będę musiał się posiłkować mapami. Odcinek, którym idę, może technicznie łatwy, ale dosyć wymagający kondycji, ponieważ droga prowadzi dosyć stromo w górę. Nie jest oznakowana, ale też szlaki tutaj nie są potrzebne, ponieważ trasa, ścieżka jest dosyć widoczna. Trasa teraz troszeczkę mniej widokowa, ponieważ wjedzie przez las. Czasami kłopot jest z lokalizacją odpowiedniej drogi, ponieważ szlaki są wypłowiałe i słabe są widoczne na skałach czy na drzewach. Ale pomaga jeszcze jedna rzecz. Kopczyki, które to poprzedni turyści zostawili właśnie dla mnie i dla innych, którzy będą przedostawać się tym szlakiem. Spinaczka leśną ścieżką zakończona i właśnie wyszedłem od razu. Taki widok mnie tutaj przywitał. Przekroczyłem górską granicę między Czarnogórą a Albanią. Pogoda się troszeczkę popsuła. Słońce zaszło, zaczął wiatr, mocniejszy wiatr, musiałem ubrać bluzę. Może jeszcze trochę powiem o przekraczaniu tej granicy. Teoretycznie jest obowiązek zgłaszania tego
w urzędzie w Czarnogórze o tym, że chcecie przekroczyć tą granicę. W praktyce wygląda to tak, z osobami, z którymi rozmawiałem i czytałem, że nikt tego nie zgłasza i nikt takich przypadków kontroli jakiejś tutaj granicznej nie zanotował. Za mną pierwszy z jeziorek. Kolor może nie jest aż tak, jaki się spodziewałem, ale jeżeli nie ma słońca, to i ten kolor wody nie jest aż taki lazurowy. Ale miejsce piękne. Troszeczkę przypomina mi to Morskie Oko, bo też tak jakby taka kotlinka i wszystko otoczone górami. No tyle, że tutaj po prostu nie ma żadnego człowieka. Żadnego turysty. Podczas 4 godzin jak szedłem, spotkałem, tak jak wcześniej mówiłem, grupę skautów na samym początku i nikogo więcej. Koniec lipca, a tutaj proszę, warstwa śniegu. Jestem na wysokości około 1800 metrów i widać, że to jest zacienona strona i takie właśnie oto grube pokrywy śniegu się tu znajdują. Oczywiście ten śnieg nie jest jasno biały, by dobrze on troszeczkę przeleżał, ale potem, gdyby tak pokłapać w nim, to będzie taki. Zresztą całe to jeziorko jest otoczone tak naprawdę śniegiem. Dzisiejszą destynacją to Bunie i Jezerce, czyli 5-6 jeziorek, które są wkomponowane tutaj w tutejszy krajobraz.